dobry, witam Państwa w programie Żyła dla Zdrowia News. Pierwszym z faktów, który dzisiaj chciałam omówić, jest wpływ diety niskotłuszczowej oraz ekstrakt starczycy bajkalskiej na utrzymanie zdrowia i młodości organizmu. Od pewnego czasu wiadomo, że ekstrakt starczycy bajkalskiej, który ma dużą zawartość bajkaliny, może opóźniać procesy starzenia. Tarczyca bajkalska jest jedną z nielicznych roślin, która wykazuje takie właściwości. Jej stosowanie zwiększa długość ochronnych końcówek chromosomów, zwanych telomerami. Między innymi właśnie za to odkrycie w 2009 roku przyznano Nagrodę Nobla. U osób stosujących krem zawierający ekstrakt tarczycy bajkalskiej dostrzega się wyraźne oznaki odmłodzenia, widoczne zarówno na skórze, redukcja zmarszczek, przybarwień, zwiększenie elastyczności skóry, jak też w ogólnym stanie zdrowia. Osoby używające doustnie produktów z tarczycą bajkalską chwalą się, że mają więcej wigoru, większą wydolność fizyczną i lepszy nastrój, tak charakterystyczny dla osób młodych. Okazuje się, że pozytywny wpływ na długość telomerów ma także połączenie niskotłuszczowej diety roślinnej, umiarkowanej aktywności fizycznej oraz technik radzenia sobie ze stresem. Po 5 latach stosowania takiej diety stwierdzono, że długość chroniących nasz materiał genetyczny telomerów zwiększyła się aż o 10%. Informacje te opublikowało niezwykle prestiżowe czasopismo medyczne, jakim jest The Lancet. Drugą informacją, którą chciałam dzisiaj Państwu przytoczyć, jest wpływ ekstraktu z czarnej jagody na wzmocnienie pamięci i poprawę wzroku. Fakt, że czarna jagoda poprawia wzrok, znany jest od czasu II wojny światowej, podczas której brytyjscy piloci zjadali przed nocnymi lotami słoik konfitur z czarnych jagód. Twierdzili oni, że po takim posiłku wyraźniej widzą, zwłaszcza nocą. Naukowcy próbowali zweryfikować te doniesienia pilotów i doszukiwali się, w jaki sposób związki czynne z czarnej jagody wpływają na siatkówkę oka i jakie zjawiska zachodzą w oku, że widzi się ostrzej. Okazało się, że badacze po latach doświadczeń odkryli, iż nie w oku należy szukać przyczyn poprawy ostrości wzroku, ale właśnie w mózgu. Czarna jagoda poprawia widzenie przez stymulację pracy tej części mózgu, która odpowiada za przetwarzanie obrazu docierającego z oczu. Zatem borówka czarna działa na poziomie mózgu, a nie oczu. Wydaje się, że to odkrycie zainspirowało innych badaczy do prac nad czarną jagodą. Efektem tego była praca opublikowana przez amerykańskich i kanadyjskich naukowców w Journal Agriculture and Food Chemistry. Naukowcy zalecili osobom po 70 roku życia pić 2 szklanki soku z czarnych jagód codziennie przez 2 miesiące. Po tym czasie stwierdzono, że u osób tych wzmocniła się pamięć i szybkość uczenia się. Osoby, które przyjmowały czarne jagody, rozwiązywały testy lepiej niż przed eksperymentem. Wynika z tego, że czarna jagoda stymuluje zarówno tę część pracy mózgu, które odpowiadają za poprawę pamięci, jak również te, w których odbywa się analiza obrazu przekazywanego do mózgu przez oczy. Czy długi sen może odchudzić? Odkrycia naukowe niosą osobom z nadwagą znakomite informacje. Badacze z Uniwersytetu Waszyngtońskiego zapewniają, że długi sen sprawia, iż geny odpowiedzialne za otyłość nie uaktywniają się w takim stopniu jak u osób, które śpią krótko. Trzeba wiedzieć o tym, że nasz materiał genetyczny jest podobny do instrumentu strunowego. Organizm wykorzystuje ten materiał w sposób selektywny. Nie uderza zawsze we wszystkie struny, a tylko w niektóre, w zależności od potrzeb. Wpływ na melodię, jaką gra nasz organizm, mają różne czynniki. Okazuje się, że oprócz prawidłowej diety jest to także długość snu. Wedle badań wyżej wymienionych naukowców amerykańskich właściwą ilością snu dla osób, które chcą się odchudzić, jest 9 godzin. Aby jeszcze poprawić nastrój osobom odchudzającym się, pragniemy poinformować, iż odchudzaniu bardzo sprzyja spożycie obfitego śniadania, najlepiej w pierwszej godzinie po przebudzeniu.